Cześć, tu Laux, mały Laux też tu ze mną jest, coś tam sobie rozrabia. Dzisiaj oczywiście w walentynkowym wydaniu, gdyż nagrywamy ten filmik w Dzień Świętego Walentego. Nie wiem, czy lubicie, czy nie lubicie, ale ja mam tak, że odkąd wypełnia mnie szczęście, matczyna miłość, to i Święty Walenty mi nie przeszkadza, dlatego wybrałam fantastyczną różową szminę, żeby było tak bardziej romantycznie. A będę opowiadać... No właśnie, prawda. A będę opowiadać oczywiście o tak romantycznych rzeczach jak 9 miesiąc życia dziecka, konkretnie 9 miesiąc życia mojej młodej. Trochę poczytałam oczywiście poradników i internetu, co moja młoda powinna już robić i jak powinna się rozwijać. Oczywiście patrzę na to wszystko z przymrużeniem oka, bo wierzę, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie i każde dziecko robi to we własnym stylu. Co słychać u nas? Właśnie się do mnie śmieje. To tyle na pewno się nie zmieniło, że cały czas się do mnie śmieje i jeszcze mnie lubi. Teraz właśnie próbuję zjeść długopis. Jesteś? Pokaż się. Przyszła. Ubrana oczywiście w różowe, walentynkowe tutaj gadżety. Przeczytałam, że moja młoda w 9 miesiącu życia swego powinna mówić mama i tata. I okazuje się, że u nas dalej jest tylko tata. Zarówno mama, jak i tata, to po prostu tata. Na mamę będę musiała poczekać, wszystkie moje sztuczki nie działają, na razie mama jeszcze nie padł, ale czekam cierpliwie. Jeżeli chodzi o ulubione zabawy mojej młodej, to już bawimy się w akuku. Ja tam robię prawo, lewo, ale na przykład dwa razy zrobię prawo i ona wtedy patrzy w lewo, bo myśli, że ja tam wyskoczę, a ja wyskakuję z prawej, to ją to absolutnie bawi. Z innych ciekawych zabaw umiemy już do siebie podawać piłkę, to znaczy ja umiałam trochę wcześniej. Ale teraz jak pokażę młodej, że podaj do mamy, no to ona mi tam poturla tą piłkę. O, właśnie moje drogocenne notatki zostały zniszczone. Interesuje młodą totalnie wszystko, a już najchętniej wszystkiego próbuje, czyli wszystko wkłada do buzi i najchętniej by to zjadła. Muszę być mega hiperczujna, a i tak mi się czasami nie udaje i potem tylko widzę w pieluszce, co zostało zjedzone. A już właśnie rachunki, faktury, różne karteczki to w ogóle wchodzą jak złoto. Jedzonko tak nie wchodzi jak karteczki. Ale o jedzeniu to chyba muszę nagrać inny filmik, bo właśnie rozszerzamy dietę, choć... kochanie, tego nie ruszaj. Zacznę normalnie filmiki nagrywać w wannie, bo młoda jest tak ruchliwa, że ja już po prostu nie nadążam. Teraz właśnie aparat rozbraja. Jeżeli chodzi o raczkowanie i poruszanie się, to bardzo szybko to robi. Właśnie już tutaj do mnie zmierza, więc muszę szybko wyrecytować, co mam do powiedzenia. Oczywiście skrada się po ścianach. Musiałam pozabezpieczać wszystkie schody, szafki. Umie wstawać, umie tak się przesuwać po pokoju, trzymając się mebli. Na chwilę już stoi bez pomocy żadnej, no ale oczywiście niedługo i potem zazwyczaj pada na pupę. Na szczęście jest tam amortyzacja w postaci pieluchy. Już pierwsza, druga półka odpada, wszystko musieliśmy wyczyścić, żeby nie ściągała, nie zjadała, nie zrzucała sobie na głowę i na nogę. I bez problemu odgryza wszystkie zabezpieczenia ząbkami, których jeszcze nie ma. Także świetnie sobie daje radę i nie można jej zatrzymać. Umie też podnosić przedmioty, zaczyna pić ze szklanki i z kubka, ale jeszcze muszę jej trzymać. I ona sobie wtedy łyczek po łyczku delikatnie wypija i macha rączką na pożegnanie, ale macha też na powitanie, więc u nas to naprawdę nic nie znaczy. I jak słyszycie, domaga się atencji cały czas. Nie przedłużam, biegnę bawić się z moją młodą i dajcie znać, jak u was, który to miesiąc, czy ciąża, czy już dziecko, a jak macie więcej niż jedno dziecko, to po prostu jestem oficjalnie waszą ogromną fanką, bo widzę, jak to jest ciężko i naprawdę nie wiem, mamy, jak wy to robicie, ale pewnie niedługo się dowiem. No to buziaki, pozdrawiamy, ciao!